Niby wiele osób wie, że nakazu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia próżno szukać w Biblii. Niby wiele osób wie, że termin oraz różne elementy świąt, jak choinka, wieczerza wigilijna czy zwierzęta mówiące ludzkim głosem, mają korzenie czysto pogańskie, a nie chrześcijańskie. Niby wiele osób wie, że święty Mikołaj w czerwonej czapce z prezentami to komercyjny wytwór Coca-Coli, nijak mający się do narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Niby wiele osób wie, że Jezus nie jest małym dzieciątkiem i nie rodzi się na nowo co rok. Niby wiele osób wie. Więc dlaczego prawie wszyscy święta Bożego Narodzenia obchodzą? W tym artykule napiszę, dlaczego my nie obchodzimy tych świąt. W argumentacji mocno skorzystam z wypowiedzi księdza Zbigniewa Gwiazdowskiego, kustosza Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, zawartej w Kurierze Porannym z piątku 20 grudnia 2013 roku. Ksiądz Zbigniew podał tam na talerzu genezę obchodzenia tych świąt i znaczenie poszczególnych symboli. Zacznijmy od terminu świąt. Dlaczego akurat 25-26 grudnia? Ksiądz Zbigniew odpowiada. W starożytnym Rzymie 25 grudnia obchodzono święto narodzin niezwyciężonego Słońca. Natomiast od 17 do 23 grudnia trwały Saturnalia. Darowano sobie wtedy winy, a domy dekorowano zielenią. Nikt nie pracował. Następowało zbratanie stanów, niewolników traktowano na równi z wolnymi. W naszym dzisiejszym świętowaniu sięgamy więc do tradycji, która ma tysiące lat. Trzeba jednak podkreślić, że chrześcijaństwo przejęło co prawda zastaną formę, ale na pewno nie treść pogańskich świąt. Warto tutaj dodać, przed ustanowieniem święta państwowego w Rzymie ku czci niezwyciężonego Słońca 7 marca 321 roku, dużo wcześniej, już od I wieku, był obecny w Rzymie kult Boga Mitry. W Wikipedii czytam. Kult Mitry był bardzo popularny w Rzymie oraz na Bliskim Wschodzie. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, chrześcijanie, aby osłabić kult Mitry, przyjęli, że 25 grudnia, do tej pory obchodzony jako dzień urodzin Mitry, będzie dniem narodzin Jezusa. A co z 24 grudnia i czym jest w zasadzie Wigilia? Podobnie jak w Cesarstwie Rzymskim, tak i w naszej części Europy, chrześcijaństwo, aby być zaakceptowane przez miejscowych, musiało przejąć część wierzeń pogańskich. I tak oto dzisiejsza wieczerza wigilijna nawiązuje do prasłowiańskiego kultu zmarłych. Dawni Słowianie czcili swoich zmarłych 4 razy do roku, również w czasie przesilenia zimowego. Zasiadano wtedy do stołów, na których mogły się znaleźć tylko określone rodzaje pokarmu. Część strawy pozostawiono dla zmarłych. To dla nich było też przeznaczone jedno wolne miejsce przy stole. Niesamowite. Ksiądz katolicki przyznaje, że część wierzeń pogańskich została przejęta przez rzymskokatolickie chrześcijaństwo. No i już wiemy, od jakiego kultu wywodzi się Wigilia Bożego Narodzenia. A co z tym jednym wolnym miejscem przy stole? Dawni Słowianie wierzyli, że w Wigilię na ziemię zstępują dusze zmarłych członków rodziny, które przybierając postać wędrowców lub wilków, przychodzą do swych domów. Stąd też nikomu nie powinniśmy odmawiać tego dnia gościny. Zostawiono też im zastawione wigilijne stoły, czekając z porządkami do powrotu z pasterki lub do rana. Z czasem miejsce zmarłych nawiedzających tej nocy domy zajęła Matka Boża z Dzieciątkiem i Świętym Józefem oraz święci i aniołowie. Tego akurat nie wiedziałem. Zastanawiało mnie jednak zawsze na rodzinnych wigiliach, dlaczego zostawia się miejsce puste przy stole niby dla niespodziewanego gościa, które zawsze pozostawało puste. Świąteczne przesądy. Ksiądz Zbigniew wymienia ich bardzo wiele, ale ja zacytuję tu tylko jedno znamienne zdanie. Kościół był wyjątkowo tolerancyjny wobec tych przesądów. Nadawał im nową treść i chrześcijańskie znaczenie, co owocowało tworzeniem się ludowej pobożności. Choinka.
Któż nie lubi patrzeć na przepiękne choinki ze świecącymi lampkami i kolorowymi bombkami? Ale czy wiemy, w jaki sposób i dlaczego choinka pojawiła się w domach Polaków? Zwyczaj ten pojawił się nieśmiało w dwudziestoleciu międzywojennym, by stać się bardzo popularny podczas II wojny światowej, szczególnie na Mazurach i w Poznańskim. Choinki stawiane były bowiem przez stacjonujących w Polsce Niemców. Pytanie: dlaczego jodła lub świerka, nie na przykład brzoza? W tym wypadku Kościół również ochrzcił pogańskie wierzenie. Zarówno ludy germańskie, jak i słowiańskie uważały drzewa iglaste za magiczne i święte. Określane były drzewami życia, bo nawet w zimie są zielone. Oj, coś dużo tych pogańskich wierzeń zrobiło się nam obecnych podczas świąt. Oczywiście Kościół rzymski zmienił symbolikę drzewa życia, tak żeby bardziej pasowało do narodzin Pana Jezusa. Chrześcijanie kojarzą zaś drzewa z rajem i wieszają na nie bombki, czyli rajskie jabłuszka. Tutaj wszystko ma swoje znaczenie. Gwiazda na czubku przypominała gwiazdę betlejemską, świece i lampki to światło życia, łańcuchy symbolizują niewolę grzechu, a słodycze – dobre uczynki. A co na temat świąt Bożego Narodzenia mówi Pismo? Już wiemy o najważniejszych rzeczach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jaka jest ich geneza i jak mieszano chrześcijaństwo z pogaństwem, aby tylko poganie zaakceptowali nową religię. Czy jednak w Piśmie Świętym mamy cokolwiek na temat takich świąt? Czy widzimy jakieś zalecenie Boże co do obchodzenia kolejnych rocznic narodzin Pana Jezusa? Albo czy czytamy coś na temat takiej praktyki, jeśli chodzi o pierwszy Kościół opisany w Dziejach Apostolskich i listach Nowego Testamentu? Nie. Brak jest w Biblii jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Obchodzenie tych grudniowych świąt jest praktyką ludzką, nie wynikającą z Bożych zaleceń. Czy Bóg pochwala łączenie praktyk pogańskich z życiem chrześcijańskim? W Dziejach Apostolskich i listach Nowego Testamentu czytamy wiele o poganach, którzy nawracali się do Boga żywego. I tak na przykład apostoł Paweł chwalił Tesaloniczan. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaj, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Słowo bałwan tłumaczone jest z greckiego słowa eidolon i oznacza obraz, figurę, wizerunek lub posąg bóstwa. Tesaloniczanie zaczęli służyć Bogu żywemu, nawracając się od bałwanów do Boga. Więcej, Paweł w liście do Koryntian zakazuje praktykowania przez wierzących jakichkolwiek pogańskich praktyk. Czytamy: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Grecki Korynt był wylęgarnią pogańskich praktyk i Paweł wiedział, jak ciężko było dopiero co nawróconym zerwać z nimi. Jednak Paweł znał Pisma i znał Bożą wolę w tej sprawie. Dalej napisał bowiem: myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Jak wiele nieczystości przejętych wprost z pogaństwa jest w świętach Bożego Narodzenia, napisałem powyżej. Przejęcie ich i włączenie do życia chrześcijańskiego jest niezgodne z zaleceniami Słowa Bożego. Nawróceni poganie mieli bowiem zostawić wszystkie pogańskie, bałwochwalcze praktyki i oczyścić się od wszelkiego zła. Nie jest to nic nowego. Bóg się na przestrzeni tysięcy lat nie zmienił.
Bardzo podobne zalecenia zostały dane wcześniej Izraelowi. Żydzi, obejmując posiadanie ziemię obiecaną, nie mieli jednoczyć się z dotychczasowymi mieszkańcami oddającymi cześć innym bogom. Nie mieli też przerabiać ich ołtarzy na ołtarze poświęcone Panu. Wręcz przeciwnie, mieli je niszczyć. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki i wytnijcie ich święte drzewo, gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu. Albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie dziwi mnie, że wyznawcy katolicyzmu czy prawosławia obchodzą święta Bożego Narodzenia. Jest bowiem wiele innych rzeczy, w których wyznawcy tych religii nie są posłuszni Bogu, jak modlitwa za zmarłych, kult obrazów i ikon, czy też wiara w fizyczną obecność Jezusa pod postacią chleba i wina. Jednak dziwi mnie, jak często w ewangelicznym protestantyzmie te święta również są obchodzone. Dlaczego? Gdyż chrześcijanie ewangeliczni szczycą się tym, że pobożność i praktykę chrześcijańską opierają wyłącznie na piśmie. Dlaczego więc w kwestii tych świąt robią wyjątek? Oczywiście pojawia się tutaj argument z listu Pawła do Rzymian, 14 rozdział. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Lub z listu Pawła do Kolosan, 2 rozdział. Niechajże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. O jakich dniach i świętach mówi tutaj Paweł? Czy aby o wszystkich, żydowskich i bałwochwalczych pogańskich? Jeśli tak, to Paweł zaprzeczałby sam sobie, bo w innych miejscach nakazuje wierzącym odwrócenie się od bałwanów. Egzegeza powyższych miejsc wraz z pełnym kontekstem nadaje się na zupełnie oddzielny artykuł. Ja mam przekonanie co do tego, że w pierwszym kościele istniał problem w zborach, gdzie spotykali się razem nawróceni Żydzi i poganie. I ten problem dotyczył m.in. żydowskiej diety i świąt, które czasem stanowiły kość niezgody między wierzącymi z Żydów i pogan. Lecz apostoł Paweł pod natchnieniem ducha w listach wyjaśnia, że poganin nie powinien gardzić Żydem z powodu jego diety lub obchodzenia świąt, jak też Żyd nie powinien gardzić wierzącym poganinem, że on diety nie przestrzega i świąt nie obchodzi. Podsumowując, zaleceń dotyczących świąt Bożego Narodzenia nie znajdziemy w Biblii. Czy zatem uczeń Jezusa Chrystusa powinien te święta obchodzić? Fakty dotyczące genezy świąt podane przez księdza Zbigniewa wraz z przytoczonymi wyżej fragmentami Pisma skłaniają nas do tego, aby tego nie robić. Widzimy bowiem, że obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest raczej fałszywym pomostem łączącym prawdziwie wierzących z resztą ludzi. A przecież uczniowie Jezusa mają być solą tej ziemi oraz świadectwem posłuszeństwa Bogu i trzymania się z dala od wszelkiego zła. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasoma? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. W naszej opinii łączenie się z niewierzącymi we wspólnym obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia powoduje, że sól wietrzeje. Apostoł Paweł napisał, że wszystko mu wolno, ale dodał do tego coś jeszcze. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Na koniec przytoczę życzenia, jakie dostałem od przyjaciela przed świętami. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Syn Boży. Bóg stał się człowiekiem, a człowiek ma swój udział w tajemnicy wcielenia. Życzę, aby te święta były czasem wyciszenia, pojednania, radości i miłości. Abyśmy umieli oderwać się od codziennego zabiegania, z miłością oraz nadzieją przyjęli Bożą dziecinę. Odpowiedziałem. Lepiej by było, żeby ludzie zamiast Bożej dzieciny na święta przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który nie jest dzieckiem, a Panem Panów i Królem Królów i siedzi po prawicy Ojca w niebie. Kim dla Ciebie, czytelniku, jest Jezus Chrystus? Małym dzieckiem, o którym pamiętasz raz w roku i narodzenie, którego świętujesz rok w rok?
poznaj Jezusa prawdziwego, który umarł i zmartwychwstał, który chce przebaczyć Twoje grzechy na powrót, którego czeka każdy Jego uczeń. Przyjdź, Panie Jezu. A Duch i Oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Pozdrawiam Cię, kimkolwiek jesteś. Maczuga 71.